Cześć Paulu, z tej strony witam was w ósmym materiale z gry Evil West na PlayStation 5. Zadanie ósme, które się nazywa Farmakon. 34 razy dolce, jedna skrzynia, 4 razy notatka. Zobacz się z Emilią Blackwell w gabinecie dyrektorskim. Przedtem to chyba było zamknięte. Teraz mamy dostęp do kuchni. Tutaj coś przyrządzają. Tak to się prezentuje. Ale patrzcie tutaj, co się dzieje z oknami. Ej, nie śpi, bo cię okradną. Ziomek. Tutaj nie ma niczego. Idziemy do tajnej kryjówki. Już sobie sami otwieramy nawet tą potężną beczkę. Okej, szukamy skrzyni. Dr. Blackwell is waiting for you in the street. Tak mówisz? Zabieraj, nie wstydź się. Spoko. Mamy wszystko, tutaj kolejne. But we can sure use another one. The technology behind those coils is so sophisticated, I'm amazed I was able to get it working. Just wait your turn. And I thought we were friends. Why do you think... Coś jeszcze? Zerknijmy do góry, czy nie ma jakiś znajdziek. O, tutaj. CV Emily. Chyba my już to zebrali wcześniej. With that technology, we could have freed the Great Plains of Tick Trouble in no time. Tak, ty na pewno zrobisz, kolego, na pewno. I tell you, there was big money in the manor. Not like this backwater. You think young Red... Okej, tutaj mamy dolce. Dolce Gabbana, idziemy pogadać z doktorową. Gdzie ona się znajduje? U góry. Anybody ever heard of a colossal monster with a forest growing on its back? Cause I got some samples. Mine. That's a Mikanak. In Huron Indian folklore, it's some kind of minor deity. It was covered head to toe in those damn leeches. That means we found yet another blood factory set up by Debano and Felicity. That would explain why they attacked Baxter. They were protecting their source, the ancient blood they used to transform their familiars. Bad news is this Mikanak thing was supplying their war for quite some time now, allowing those foul bloods to spread all over the country. The good news is, it won't do it anymore. Help! Dr. Blackwell, somebody! Ocen stan zdrowia Williama Rentiera. Już, już biegniemy. Mr. Jesse! Co na górę, tak? Stand down, Davis. Chyba się zamienia. Even if he doesn't kill us in our sleep, that link in his head will lead the ticks right to us. Then let them come. Killing ticks is what the Rentier Institute does. You listen to yourself? This isn't about your birthright. This is what happens when we run a government agency like a goddamn monarchy. All our protocols go out the window as soon as Daddy Dearest... Keep talking to me about the rules, you bureaucratic shrew. Please, we're all on the same team, remember? Only when it suits him.
How about finally telling me where Edgar went? He's in Maurepas, searching for the plant to make the regen compound. The regen compound? Now you're wasting what little resources we have left chasing a fairy tale? Listen, Mr. Gravener's an experienced agent. If he didn't have faith in his mission, he wouldn't bother. We are at war, Doctor. Who else is worth saving if not the leader of the Institute? And in the long run, it could help everybody if the thing by some miracle actually works. You have until tomorrow morning. In the meantime, your father will be restrained and placed under round-the-clock supervision. Fine. I'm gonna get Edgar's ass out of those swamps. And if I get back with that plant and I still see that shotgun in your hand, you better damn well prove you know how to use it. Sporo dialogów tym razem było. Farmakon. To jakaś firma chyba farmaceutyczna. It's a strange time to assert yourself, Virgil. Why'd you back Jesse's quest for this ridiculous compound? Just because the scientists at the manor didn't find anything doesn't mean there isn't something there. I mean, did they ever let you take a look? No. We have a habit at Calico of making the impossible happen, Doctor. I fixed Mr. Jesse's gauntlet, made it better even. Scott found the best lead we have with those leeches. If anyone can make that compound work, it's you. Znajdź Edgara. Gdzieś się nam Edgar zapodział. O, widzimy ślady. Szedł tędy. Those are Edgar's. Must have found that planet here. Okej, ale my najpierw zbierzmy sobie dolce i pójdźmy tędy. Christ. Wish I had a map of this place. Masz sztość dolców, tak? Okej, chyba będą przeciwnicy, bo jest dużo miejsca. A, wilczki mamy, okej. Skoro mamy ich tyle, no to pasowałoby ich wykończyć. Ej, Jesse, spokojnie lepiej, bo... Oleż, one są naładowane czymś. Czy ja ich mogę spalić? O, właśnie, zobaczmy. Spadłowa ode mnie, dziadu. Mamy wykończenie. O, właśnie, udało się. O kurde, było ciężko. Trzeba przyznać. Dawaj, Jesse, do góry. W co on się znowu, Edgar, wpakował? W co my się znowu wpakowali? Mamy skrzynię. Weźmy sobie dolce. Pododujmy się troszeczkę. O, jest właśnie dydołek. Okej. Coraz trudniejsi i bardziej wymagający przeciwnicy się robią. Nie będzie łatwo, nie będzie łatwo. Mamy kolejne ślady i widzimy skrzynię. Okej, tu coś mamy. Okej. Tędy nie przejdziemy, ale mamy już nową broń, widzę. Co to jest? Kusza rentierów. No nie, na pewno nie powrót, a chyba że... Aha, tędy. Słyszymy przeciwników, ale gdzie oni są? What is happening?
I co? L2, tak? Przytrzymać, żeby namierzyć. R2, żeby wystrzelić. Zobaczmy, jak ona strzela. No może być, może być. Dodatkowa broń. Ale szybko strzela, ładnie nawet. Mogę ich przyciągnąć? Mogę, dobra, to zróbmy to. Cały punkt, tutaj tak samo. Wyrwałeś? Kurde, ile tych przeciwników. Chodź tutaj. Dobra, chyba wszyscy, tak jest. Idźmy dalej. Czy ty masz coś w wisielcu? Nie masz niczego. Zobaczmy tutaj. Dobra, to trzeba spalić, bo już widzimy, że coś tam jest ukryte. Skrzynia oczywiście. Dobra, idziemy przed siebie. Nothing alive here except those freaks. Mamy coś do spalenia. A gdzie są te pomyleńcy? Gdzie się tam ukrywają? Słychać ich, ale ich nie widziałem jeszcze. O kurde, ile ich jest. Dobra, płonąć, płonąć. Używamy wszystkiego, co mamy. I oklepujemy im parzyczki. Może być i w ten sposób, prawda? Jesse jest coraz mocniejszy. I o to chodzi. Gra się nie zmieniła, wszystko jest ładnie zapisane. Którędy? Tutaj mamy do zebrania. Ale mamy pełne. Tu coś jest, a tutaj? O, właśnie mamy. I patrzcie, tutaj coś jest do spalenia. Tu była skrzynia, tak? Okej, zobaczmy, co nam przyniesie. Masz $250. Tutaj już niczego nie ma. Wróćmy się teraz i gdzie pójdziemy? Pójdziemy... To jest naładowane na maksa. Szkoda, nie zabierzemy. Coś tam widziałem chyba. Musimy teraz to spalić. Mam jeszcze płomienie? Mam. Dobrze. Idziemy przed siebie. Okej, no na pewno. Tu jest przejście, tu jakiś kamp. Obóz się rozbił. No i widać, że ludzie... Słyszymy ich, specyficzne dźwięki wydają ci przeciwnicy. Wszystko? Wszystko. Ciekawe, czy oni są jeszcze świadomi tego. Dobra, nie ma co, używajmy tego. Ale najpierw idziemy tutaj. Okej, wszystko my zebrali, tutaj nie możemy pójść, więc idziemy tędy. Upiornie, upiornie, widzimy ślady. Spadaj je. Gdzie one nas doprowadzą?
No to to... No dokładnie. Na szczęście w tej grze można... Te kolejne. Ej, nie tak. Zabieraj to. Kurde, ile tych pająków. Ja was spalę. Mamy skrzynię. To jest ta, którą my widzieli z tamtej strony. Chyba tak. Kolejna pajęczyna do spalenia. Coś się pewnie za nią kryje. Ja podziwiam Jesse'ego. Naprawdę twardy jest. Okay. Mamy notatkę. Twisted and covered with thorns. It grows only in the marshlands. They're teeth marks. Oh, it's sucked dry. Why? Some desperate soul looking for a cure? It's of no use to me now. Jakąś roślinkę my zebrali. Mamy więcej krwi. Niedobrze, niedobrze. Kogo to jest krew? That eight-legged freak was hunting him down. Za chwilę wbijemy ósmy poziom. To sobie wtedy coś ulepszymy. Nie ma wisielca? Nie ma. Chyba mi się nie zdąży naładować cały ten palnik. A, tu mamy ślady, okej. Okay. No i ekstra, kim ty jesteś? To jest jakaś satrapa, okej. Czy ty lubisz ogień? No chyba nie lubisz ognia. Jak większość twoich ziomków. Ej, spokojnie. Albo nas w pajęczynę wzięła, okej. Czy ona oberwała? To jest pytanie, nawet nie wiem. Dawaj ją, Jesse. Cokolwiek to jest. O właśnie, dawaj ją. Uklepuj, uklepuj. Chyba się zacięła. On się z tego wszystkiego cieszy. No i to mi się podoba. Są mi drugie wilkołaczki. Dawaj ją, dawaj ją. Mamy wykończenie, dziada. Ładnie my sobie poradzili, ale co z tego, jak są wilkowaki? To jeszcze na czerwono, czyli jakiś super ekstra cool odmiana. Mamy, o to chodziło, 2000 dolarów dodatkowe. Uśmiech, sporo ulepszeń, zobaczmy co my dostali. Ulepszenia, tu jest kusza. Dobra, weźmy to. I ulepszmy sobie ten finish. Tu co mamy? No i tą weźmy, elektryczną wersję lasera. Idziemy do góry.
Zanim tam pójdziemy, zobaczmy. O, właśnie, mamy dolce. Tu już nie ma nic. No nie mów, że będziesz płynął. Let's stick to the facts. Bloom research vampiric legends. A lot of myths and hoo-ha about some sort of plant. One that could allegedly reverse the process of the change. It's considered an affront to the purity of the royal blood. Ominous. But can it work? From a biological point of view? Now and then some of those legends contain a grain of truth. An endemic species like this may have peculiar properties. If researched properly, some cell mutations, I don't know. Imagine how many people we could save if you made it work. Look, I'm not a miracle worker, Virgil, but I'll give it my best shot. Aktualny cel, zbadaj bagna. Dobra, dopłynęliśmy gdzieś na drugą stronę. Jesse dopłynął. Więc teraz tu mamy coś do zebrania. Z jakim on to spokojem mówi, że zabierze wszystko. Naładowały się. Tutaj tak nic nie możemy strzelić. O, mamy ślady. Almost got killed to keep that plant safe, but kept on going. That's true grit. Podążaj śladami Edgara, oczywiście, że będziemy podążać, tylko jest tu coś? W ogóle ile mam pieniędzy? 779. Dobra, z tym już my walczyli. Czy będzie z tym problem? Gdzie to jest? Siadostwo. Co ty robisz, dziadu? Aha, czyli musimy pamiętać, że on to rzuca do nas. I jak trafimy w słaby punkt, kurde no. To będzie... Okej, spokojnie. Ależ dużo tych przeciwników. Ależ dużo, masakra. Dobra, rzucaj. Właśnie, musimy to robić. To jest jedyny sposób, żeby mu oderwać łapę. No na pewno, chłopie, nie trafisz mnie, nie tym razem. Rzucasz czymś? Mam ci zaproszenie wysłać. Czekaj, masz nas rzuci czymś. A te sługusty też wybuchają. Może go zadadzą jakieś obrażenia, zobaczymy. Dobre, jak za mną biegają dziady. Dobra, jeszcze ktoś? Na pewno go bolało, mamy potężną broń. Dobra, zajmijmy się tym dziadem. Ależ dużo, ja nie mogę, no. Mamy wykończenie, dobrze. I już po nim. Wspaniale.
Tu coś się schowało. Kolejna znajdźka, chyba ostatnia. A to chyba był nóż Edgara. Niedobrze, niedobrze. Tu coś dynda. Mamy kolejne dolce. Tutaj nie mamy niczego, idźmy dalej. Przeskocz to gdzieś, tylko nie wpadnij. Okej, przed siebie, byle przed siebie. Co to było? Nie wąchaj tego, nie wdychaj. No ja też nie. Ja dokładnie tak samo jak ty. Tu mamy jakieś, nie wiem, krypty, cokolwiek to jest. Okej, czy ja tu przejdę? Nie. Tam widzimy coś. Czyli musimy iść co? Tędy, nie? Dokładnie. No i pojawiła nam się droga. Uważaj na trujące opary. Przechodź po dryfujących platformach, by dostać się na drugą stronę. Okej, okej. Tu powinieneś być w miarę bezpieczny, Jesse. Nie ma tych oparów. Ile już mamy w ogóle tych znajdziek? 22 na 34. Sporo. 34 znajdźki. No to na drugą stronę dawaj, Jesse. Tutaj nie ma niczego, nie widzę nic, ale tam coś widziałem. Chyba tędy trzeba iść. Tam coś świeci ewidentnie. Dobra, tutaj rozwalmy to. I są dolce. Tutaj coś widzę znowu. A, zdrowie bierze. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Okej, tu jesteś bezpieczny. Ej, no nie wiem jak się dostać do góry. Tam na pewno jest jakaś znajdźka. Tutaj przejdę? Tutaj nie przejdę, tutaj? Nie, no tu my byli. Kurde, nie wiem. Znajdź bezpieczną drogę do ruin. Tutaj nie przejdę, tutaj nie przejdę. Dobra, idźmy tędy, ale no kurde. Wiesz, tam coś jest. To mnie poprowadziło to. Dobra, zobaczmy co nam to da. Może to będzie jedyna droga. Tu jest coś do rozwalenia. Widzimy skrzynię u góry, widzicie? Może ja idę dobrze. Naprawdę nie chciałbym jej pominąć. O, chyba my przyszli dobrze. Teraz tutaj.
Czyli dookoła musieliśmy pójść. A po co mam wracać do sekcji, co? Aha, nie masz liny, tak? Aha, za pomocą kuszy. Okej, okay, czyli tak by musieli przejść, ale ja muszę się dostać. Tutaj. Ja chcę zabrać tą skrzynię. No i właśnie o to mi chodziło. Quite a find. Czyli potrzebujemy liny, tak? Okej. Aha, tutaj jest przecież. Dobra, to my znaleźli właśnie linę i teraz musimy co zrobić? Iść do góry z powrotem. I użyć teraz tej liny. Użyj kuszy, czyli tutaj, tak? Badamy cały czas bagna. Co tu się ukryło? Aha, zdrowie. No fajnie, czyli tu warto było przyjść po zdrowie, ale znajdźki nie ma, prawda? Czyli jakaś grubsza walka się będzie szykowała. Ale pewnie zanim ona nastąpi, to już widzimy kolejną skrzynię do zebrania. Teraz przejdźmy tutaj i co tu będzie? Okej, okay, widzimy wysielca znowu. Kurde, co tu się wyprawia? Wszystkie pieniądze są nasze. Mamy kolejny trop. No już dotrzemy do kościoła. Tędy nie przejdziemy. To tutaj, tak? Aha. A więcej was nie było, ej! Co tu się odwala, masakra! Pięknie oberwał! Tak samo.
Dobra, teraz tego trzeba pokonać pijawę. Naprawdę upierdliwa pijawa. Już oberwał? Teraz ciebie. Jeszcze latające. Kurde, no. Jeszcze ktoś tutaj jest. Siedział za strachem na wróble. Wykończ go, Jesse. Okej, tutaj mamy właśnie znajdźkę, zabierzmy ją. I która to była znajdźka? 28, czyli jeszcze potrzebujemy 6. Ostrożnie, ostrożnie, idźmy dalej tutaj. Wszystko my zebrali, zdrowie my zebrali. Mamy jakiś kościół. Co musimy teraz zrobić? Ruszyć do kościoła, czyli w dobrym kierunku idziemy, tylko musimy przejść teraz tędy. I co? Tutaj chyba, nie? Przeskocz. Kurde, tam coś jest. Czyli którędy? Tędy! Mamy to! Wracamy, wracamy! Teraz tutaj! I mamy kościół! No dobre pytanie, idźmy teraz tutaj. Doesn't look inviting, but let's say I trust you, Edgar. Od razu my wpadli do dziury. Idziemy szukać Edgara. Tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic, nie będziemy tracić czasu. Kolejne przejście ukryte. Mamy pieniążki. Gdzie teraz? Przejdź tutaj, przejdź. To jest strasznie długi rozdział. Strasznie długi rozdział. Edgar, I'm starting to doubt your navigational abilities. Tutaj, a tutaj? Tutaj były dolce. Czyli jeszcze jeden dolce i skrzynia. Ancient gates. I have a bad feeling about this. Dokładnie tak samo. Zobaczmy najpierw do góry, co tu jest. No i proszę, chyba wszystkie dolce my zebrali. Tak jest. Kurde, chyba się jakaś zagadka szykuje. Co to jest? Zobaczmy. Dotrzeć do bramy. Zobaczmy to, co się wydarzy. Zejdzie poziom wody? Cokolwiek to jest? Działa, działa, no. Tam jest skrzynia. Edgar? Jesse? Open the gates! I'm stuck in here. Find a way! Move those damn blocks! Whatever you gotta do. Hmm.
Dobra, tu nam to blokuje tutaj. Dobra, przesuńmy to może tu. Okej, teraz ciebie tutaj. Okej, co teraz? Może ciebie przepchamy? Jakoś muszę sobie udrożnić te największe. Pokładać. Coś takiego. A jak to wygląda? A, czyli ciebie muszę pchnąć tu. Dobra, tu jest przejście. Aha, bo to chodzi o ten most, dobra. Czyli to idzie tutaj. I teraz tutaj. Dobra, wyjdźmy i zobaczmy. Idziemy po ostatnią skrzynię. Udało się. I skrzynia, good luck. Uzależnienie od adrenaliny, zobaczmy. Wszystko. Wszystko my zebrali, świetnie, idziemy do naszego... Tu jest Edgar. Co to za próchno? O, nie tak, nie tak, nie tak, spokojnie. Wytrzymaj jeszcze troszeczkę. Żeby tylko się naładować zdrowie. Mam cię. Cały punkt, jest! Nie tego! Tego! O, berwał, pięknie, teraz tych tylko przydupasów trzeba pokonać. Cudownie! Wszyscy pokonani. Gdzie ten Edgar? Żyjesz, chłopie? Thanks for the hand, but I had it under control. Can tell. I found the plan. The locals call it La Orquídea de la Vida or something foreign like that. We get this back to Calico, squeeze it out, and maybe we have ourselves a way to turn this around. I'm sorry I got you into this. Getting your ass out of the fire has kind of become a habit. Edgar, you can't keep doing this forever. When those ticks attacked the manor, what did your father do? Run? Nah. He kept on squeezing the trigger. That's what he did. People like us don't retire, Jesse. Even if you're lucky enough to live long enough, you'll soon realize there's nothing waiting for you. There is no normal for people like me or your father. And I was... naive to think there might be some normal for you.
Anyway, now that just about everyone else in the Institute is dead, I figure you and your daddy are gonna need all the help you can get to build things back up again. Well, first you give me those pretty flowers, then you get all emotional on me. Edgar, you ain't gonna try to kiss me now, are you? You little shit. God damn it. Harrow's here. You backstabbing witch! You ratted us out! Dr. Blackwell, I know we've had our differences, but this... For your information, I had nothing to do with Mr. Harrow's sudden appearance on our doorstep. But thank you for confirming how little faith you have in me. Now, I don't presume to know how things work for you, gentlemen. But I can assure you that Calico wasn't built on broken words and betrayed confidences. Women in my position don't have that privilege. Now, I assume you have the plant? We do. Good. And there are clean syringes and alcohol swabs in the lab. 5 minutes is all we need. Panie się tak nie złości. Już kończymy. Który to będzie rozdział? Zobaczmy. Czyli kolejny. Chropa zmieszana z krwią. Ale tym rozdziałem zajmiemy się jak to w następnych materiałach. Do usłyszenia. Cześć.